Latają w kosmos, budują maszyny, sterują statkami. Kobietom nie straszne jest żadne zajęcie. Są miejsca, gdzie wciąż jest ich mało, ale w naszej redakcji w telewizji Echo 24 kobiety dominują. Reporterki, wydawczynie, a nawet operatorka. Zapraszamy do zobaczenia, jak wygląda nasza codzienność od kuchni. Zamyślone spojrzenia, narady, które ujęcie wybrać, pół dnia wiszenia na telefonie, odgłosy stukania w klawiaturę i notatki robione na kolanie, a przy tym dużo dobrej zabawy, wciskanie się w miejsca, które są niedostępne i robienie szalonych rzeczy. Telewizję Echo 24 w większości tworzą kobiety. Przygotowują materiały, prowadzą rozmowy, są reporterkami i wydawczyniami, a Hania jako jedyna stoi za kamerą. Niestraszne są nam żadne wyzwania. Jako dziennikarki jesteśmy w miejscach ważnych dla naszych widzów, ale także dla nas samych. W tym dniu postanowiłyśmy powiedzieć, czego życzymy sobie same. Życzę sobie i wszystkim innym kobietom w Polsce, żebyśmy miały równe prawa i równe płace, tak jak mężczyźni, żebyśmy nie musiały walczyć o wszystko tak zaciekle, żeby to był kraj przyjazny wszystkim ludziom, czyli kobietom, dzieciom, starszym osobom, młodszym, bez względu na wyznanie, płeć i poglądy polityczne. I życzę nam wszystkim, żeby jak najszybciej się skończyła pandemia i żebyśmy mogły spotykać się ze swoimi bliskimi, ze swoimi przyjaciółmi. A sobie życzę tego, żebym miała determinację i siłę, żeby realizować swoje marzenia i pomagać innym kobietom. Czego sobie życzę tego dnia? Zarówno sobie, jak i wszystkim kobietom życzę tego, żeby na ulicy żadna z nas nie musiała krzyczeć o tym, że jest kobietą i że należy jej się szacunek. A poza tym każdej z nas życzę, żeby świat jak najszybciej znów mógł oglądać nasze piękne uśmiechy. Żyjcie pięknie. Drogie panie, dużo zdrowia, szczęścia i pomarańczy. A tak na poważnie, walczmy o swoje prawa i nie poddawajmy się, jeżeli ktoś nam mówi, że czegoś nie możemy zrobić. Bo jesteśmy silne, musimy być silne i musimy iść cały czas za ciosem. W tym szczególnym dniu życzę sobie i paniom, byśmy nie musiały już wychodzić na ulicę walcząc o swoje prawa. Jesteśmy w XXI wieku, jest środek Europy, a my ciągle walczymy o to, by mieć takie same prawa jak na przykład mężczyźni, by tyle samo zarabiać co oni. Ale proszę pamiętać, ta walka nas bardzo wzmacnia, a siła jest kobietą i życzę jeszcze jednego, solidarności nas kobiet, bo na to zasługujemy. Z okazji Dnia Kobiet przede wszystkim życzę nam równości. Życzę nam również ogromnej wiary we własne siły, bo naprawdę możemy wszystko. Życzę nam, żebyśmy nigdy się nie poddawały, ale wiedziały, kiedy należy odpuścić. Z okazji Święta Kobiet sobie i wszystkim innym kobietom życzę przede wszystkim tego, żeby ten dzień nie był tylko jeden w roku. Żebyśmy każdego dnia mogły czuć się wyjątkowo. Życzę odwagi w spojrzeniu w przyszłość, dużo miłości i radości, a redakcyjnym koleżankom szczególnie interesujących tematów. Drogie niepowtarzalne panie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Życzę wam, abyście były zadowolone z życia, dużo miłości, radości i żeby każdy dzień był Dniem Kobiet i abyście zawsze były zadowolone z siebie. Wszystkiego najlepszego. Każda z nas jest inna, ale przy tym jest też wyjątkowa. Ja życzę sobie i wszystkim kobietom, żeby codziennie mogły się realizować, robiły to, co lubiły i pamiętały o tym, żeby dużo się uśmiechać. Czy to ja wyłączyłam? No oczywiście, że komuś ja wyłączyłam. A, to czekaj, to ja chyba teraz też wyłączyłam. No... Dobra, wystarczy. Dlaczego? Tak stoję, mogę tak stać? Drogie panie, walczmy... Cool.